Witajcie, witajcie moi drodzy, jestem LEGOMASTER.pl. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z nowej serii. Serii, gdzie będziemy budować, testować ciekawe, bądź mniej ciekawe projekty z książki 365 zabaw z klockami LEGO. Myślę, że tą książkę większość osób zna. Jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna. To był taki upominek od moich rodziców na urodziny. Cieszę się w sumie, że ją dostałem, ponieważ naprawdę jest bardzo przydatna i te pomysły są fajne, bo ile w książkach poprzednich tego wydawnictwa mieliśmy różne pomysły, tak tutaj te pomysły są takie niestandardowe, takie bardziej oryginalne niż zwykle. I dzisiaj sobie zbudujemy projekt na stronie 146. Nie, już sobie ją tutaj. No i to będzie... O! Jesteśmy... Jestem nawet, widzicie, pozaznaczałem co ciekawsze projekty, które mnie w jakimś tam stopniu zainteresowały. A dzisiaj będziemy budować maszynę do rysowania. Postaram się ją odwzorować takim samym, powiedzmy, sposobem, jak oni zrobili to tutaj. I sprawdzimy, czy to cudeńko zadziała, nie? Czy po prostu jest taka maszyna, gdzie na końcu jest korbka, kręci się i za pomocą prostej przekładni talerz z kartką się obraca, a mazak też robi jakiś prosty ruch i tworzą nam się takie równe wzorki. Więc to będzie zabawa 200, czyli 200, maszyna do rysowania. Idę ją budować i zaraz się widzimy. No słuchajcie, jestem, zbudowałem. Tak to się prezentuje. Ja już wezmę tą książkę. Maszyna wygląda w taki oto sposób. Nie miałem takich elementów, jak oni tam użyli, ale udało mi się tą platformę główną przyczepić do, przymocować do kółka zębatego, które jest tutaj. Całość właśnie w taki sposób działa. To robi wejście prosty ruch. Przy czym jeszcze jest obracany ten talerz na dole, dzięki czemu będziemy mieli taki prosty kształt bądź symbol. Wygląda naprawdę spoko. Tutaj mamy też chwytak na długopis, tudzież jakiś marker. My użyjemy markeru. Ja już sobie go tu przygotowałem. Może weźmy sobie tą cieńszą stronę, czy tą grubszą lepiej. Weźmy cieńszą na razie. O Jezu, nie chcę się włożyć. O, o, o. Jesteśmy. Jeszcze trochę podwyższe może. Okej, no co, jedziemy, nie? Zobaczcie, jaką to ładną ma precyzję, jaki to będzie ładny wzorek zaraz. Maszyna pracuje bardzo dobrze i jest bardzo precyzyjna jak na tak prostą konstrukcję wykonaną z klocków. No, myślę, że już skończyliśmy. Nie chcę, żeby ten wzorek się tam za bardzo tam nie był za gruby czy coś. Zobaczcie to. Naprawdę jest to bardzo precyzyjny rysunek. Jest to jakaś gwiazdka, czy tudzież jakiś kwiatek. No tu widzę, na klocku się podbijał ten marker, to się wyczyści zawsze. No, powiem wam szczerze, jestem pod dużym zachwytem, jak to ładnie działało. Ten początek tutaj widać, bo ten marker tam był, dotykał tego i się ten tusz tam nasilił w jednym miejscu. Wygląda to jednak bardzo ładnie, sama maszyna też działa spoczko. Jest to bardzo ciekawy projekt i polecam go sobie zbudować, bo jest naprawdę fajną zabawką. Taki coś, jak pokażecie znajomemu, to na pewno będzie bardzo, no, zrobić jakimś wrażenie, tak?
I tak zakończy się ten odcinek właśnie. Moim zdaniem gwiazdka wyszła naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Tutaj w książce piszą, że zmieniając układ tych klocków albo kółek zębatych, te wzory będą wychodzić inne. O tym też trzeba pamiętać. Mi się ten wzór podoba, tak? Jest bardzo ładny. Czyli maszyna działa. Projekt udany. Możecie mi pisać w komentarzu, jaki chcecie następny, ale ja i tak pewnie sobie wybiorę sam. Jest tego bardzo dużo. No i takie odcinki będzie zrobić. W ogóle chciałem powiedzieć, że chyba wracamy do odcinków z mówieniem, kiedy będę mówić, wyrażał swoje opinie na temat danej rzeczy, bo chyba to się wam jednak bardziej podoba niż tylko słuchanie tych samych utworów z YouTube'a, prawda? Więc to jest taka wiadomość, takie ogłoszenie parafialne. I widzimy się w ogóle w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i nara!